Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Alice Madness Returns. Jesteśmy w tym miejscu, w którym ostatnio się skułem i chyba teraz możemy to przejść normalnie, tak żeby to wszystko działało. Już teraz nie spadnę, może mi nie wywali gra, no bo nie spadnę chyba. Wydaje mi się, że to właśnie przez to wtedy wszystko się posypało, no bo ja właśnie... No, nie pykło mi, nie? Wszystko mi nie pykło za bardzo i to temu coś tak trochę nie bardzo to ten... Wyszło. Muszę się naprawdę nauczyć wysławiać chyba. Tak, zdecydowanie powinienem nad tym popracować. Ale, wracając do tematu, mamy tutaj... Aha, musimy dokończyć tą lalką robotę. Tak, zadziała. Trochę to... Dziwnawe takie. Sterowanie tą armatą jest trochę dziwne, ale... Może to po prostu tylko ja. No... Kurde! Prawie by się udało, ale się nie udało, niestety. Dobra, jeszcze raz. Tak jak na początku, te levele właśnie z tą głową lalki były przyjemne, tak teraz są troszeczkę irytujące i... Jak mam wybór albo w nie grać, albo w nie grać, to bym wolał w nie grać. Ale powinienem też chociaż troszeczkę myśleć, jak robię te levele. Tak delikatnie. Nie jakoś mocno, żebym sobie krzywdy nie zrobił, ale... Ale trochę powinienem jednak pomyślunków to włożyć, wydaje mi się. Chyba tak. Dobra, przejdziemy to kiedyś. Może do usranej śmierci nie będę tutaj siedział. Może nie. Dobra. Tak. Super, super, dobrze. Jest, Boże. Koniec tego wszystkiego, dość. Wracamy do gry? Czy jeszcze jeden poziom będzie może? A, jeszcze jeden poziom jest, no oczywiście. Czemu nie? Nie ma to kompletnie związku z żadną fabułą, ale spoko. Można, czemu nie? Przecież dlaczego by nie wrzucić czegoś, czego, co nie ma kompletnie związku z fabułą? Jaki w tym problem, ta? O, okej, tak, widziałem w sumie, gdzie lecę. Ta gra jest bardzo czytelna, powiem wam. Poważnie. Dobra, kulki, spierdzielać mi stąd. Cholery, dobra. Gdzie my lecimy? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam póki co bladego pojęcia, co my robimy, po co robimy. W zasadzie, po co ta minigierka jest tutaj wrzucona już trzeci raz? Może dlatego, żeby przedłużyć rozgrywkę? Strzelam, że tak. Raczej wątpię, czy jest jakiś inny powód, dla którego to zostało tu wrzucone. Nie ma innego powodu. Inny powód po prostu nie istnieje. Fajnie, że coś widzę. Naprawdę. Dzięki, gro. O Boże. Dobra. Tak. No i się żeśmy wtoczyli, ledwo bo ledwo. Teraz już na pewno będzie koniec. A już nie może być jeszcze jakiejś kontynuacji. No dobrze. Tak. Te levele z lalką pełnią taką funkcję, że mi się przeniósł do innej lokacji. Totalnie bez sensu, ale spoko, niech będzie. Ja nie hejtuję, nie oceniam. Mówię w tym momencie co sądzę o tym rozwiązaniu w grze. A sądzę, że to rozwiązanie w grze jest kompletnie beznadziejne. Dobra, skróciliśmy sobie troszeczkę drogę. Speedrunnerzy też tak robili, więc ja czemu nie mogę, mogę. A im krótsza ta ślizgawka, tym w sumie lepiej. Dobra, tu jeszcze mogę sobie skrócić też. Dobra. No bo zęby to po co mi, nie? A im krótsza ślizgawka, tym więcej rzeczy w odcinku zrobię. Im krótsza ślizgawka, tym lepiej. Dobra, Fonfel. Witaj. No. Nie wiem, czy z takiej odległości będę w stanie odbić. Nope, I don't think so. Dobra. Thank you.
miałem się pieścić z nimi? Nie, po co? No, a tu złote zęby mi zniknęły. Nie jestem zdenerwowany z tego powodu, bo czy ja je mam, te złote zęby, czy nie, bo to w zasadzie to żadna różnica, bo i takich nie korzystam z nich teraz, prawda? Mam te maksymalne ulepszenia, więc to tak na dobrą sprawę mi nic nie robi, że nic zniknęło, zniknął złoty ząb 1, 2 czy 500. Żadna różnica, naprawdę żadna różnica. Dobra, musimy iść w tym kierunku. No nie widzę tutaj niczego innego, żadnego innego rozwiązania, więc to chyba raczej tylko tędy trzeba iść. Tak jest. To idziemy tędy. Sceneria jak zawsze bogata. Ciekawe, czy ja będę trafiał w te przyciski. Czy jednak gra liczy na moją kreatywność, żebym sobie sam radził. Na pewno to trzeba rozwalić. Idziemy dalej, idziemy. Pewnie tutaj będzie jeszcze jakieś coś, tak? Tam trzeba dotrzeć. Tam jest na górze coś, chyba. I jednak się myliłem, teraz mamy już drzwi, czyli to jest koniec tego poziomu. Okej. Mi to pasuje, jak najbardziej mi to pasuje. Zobaczymy, co teraz. I had a role in my family's demise, but I did not start the fire. Centaurs don't live in Oxford, but a certain doctor did. I saw him, a preening undergraduate. Now I remember him. That key belongs to Lizzie's room. Okej. Czyli to była wina jakiegoś doktorka. A może tego, co nas leczył? Może to był ten? Ty wtedy to by było takie, no, finezyjne, powiem ci. Mamy nadal 5 rozdział. Myślałem, że to jest zakończenie rozdziału, ale nie, to tak nie działa w ten sposób. Wydaje mi się, że najpierw musimy z tego domku dla lalek wyjść. A wtedy będziemy mieli dopiero jakieś... You know. Jakieś tego typu rzeczy, że... Następny rozdział, czy coś takiego. No póki co jest wspomnienie jakieś tam. No i ząb. Kajmy, żeśmy się kuźwa znaleźli. Zobaczcie, o co tutaj chodzi? To jest jak... To jest ten pociąg, tak? Czy nie? Pokaż. Tak, to jest ten pociąg. Ja myślałem, że w jakiejś katedrze jesteśmy. Był taki film krótkometrażowy, taki co miał chyba z 10 minut max. Gdzie właśnie był taka katedra pokazana, która była tworzona taka z ludzi. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik. Boże, nie mam pojęcia, jak on się nazywał. Ale coś tam, Cathedral? Jakoś tak, że... Jakiś taki, wiecie, film niezależny, ale... Co to dokładnie było, nie pamiętam, ale właśnie z tą katedrą mi się kojarzy. Ja pierdzielę, co taki ziomek wchodził do tej katedry. Takie to było świetne. Ma właśnie taki podobny klimat do tego, co tutaj mamy. Może albo ta gra się inspirowała tym, albo to tamtym, albo no nie, to nie ma żadnego związku. Whatever. Okej, what the hell? To jest jakaś fabryka zabawek. No fajnie, byliśmy w domku dla lalek, więc czemu fabryka zabawek miałaby nie być dobra, prawda? Oj, chłopaki, przepraszam, ale nie należę do tych ludzi, kto się lubi bawić. Więc ja to po prostu was rozpierdzielę i pójdę dalej, okej? Jeszcze jakiś jest fumfel? Ano są, no jakby ich nie było. Do czego strzelałaś, przepraszam? Nie kminie, do czego ona chciała strzelić. Dobra, moment, musimy się rozpatrzyć w terenie. To jest właśnie wada tego czajnika. Gdyby nie to, wiadomo, że czajnik byłby OP, ale on się lubi ładować w takich momentach, w których jest najbardziej potrzebny. Dobra, przynajmniej nic mi nie robi. No kurda, co jeszcze mnie bije? Chodź tu, cieciu. Masz na pysk i leż, dzięki. Dziokuny mnie denerwują. Się wtapiają w otoczenie, to jest najgorsze. Czekaj, ile mamy? 6 wspomnień nam zostało, 1 butelka i 2 ryje. Jak oglądałem dzisiaj nagrania z poprzednich odcinków Alicji, to jestem prawie na pewno pewien, że chyba już te 2 ryje ominąłem.
Z tego co mi się wydaje, bo dwa razy chrumknięcia słyszałem. Oczywiście na Let's Playu ciężko mi jest te chrumknięcia wyłapać, bo ja mam grę na tyle, że mi uszu nie rozsadziła, to raz. A dwa, ja gadam, nie? Cały czas gadam, więc jakby ciężko jest mi usłyszeć tego. Ty, czekaj chwilę. Nie, myślałem, że jak się przytrzyma, to ona jakiś inny atak ma, ale nie. Jednak nie. To jest normalne. Normalnie tu się wszystko dzieje, bez żadnych rewelacji. Czy coś tu jeszcze takiego jest? Na pewno możemy tutaj, o. Tak? Wysadzić to na raz. Ta bomba jest tylko do tego potrzebna. Tam jest jeszcze wspomnienie, tylko jak się do tego dostać? Jakąś mordę tutaj trzeba, ten? Jakiegoś ryja świńskiego, tylko jak? Czekaj. Z tamtej strony jakoś muszę chyba, nie? Stamtąd. Tu jest na górę jeszcze jakieś przejście. No to nie, my pójdziemy sobie w zasadzie o tu. Bo to może być coś ciekawego. A, i dziurka od klucza. No to 5 wspomnień już tylko zostało. W zasadzie większość znajdzie, którą zebrałem na tym, w tym rozdziale, więc to w sumie wypadałoby pochwalić, prawda? Lodowa sugestia taka, no, moglibyście tak zrobić raz na jakiś czas. Nie, żebym tego od was wymagał, ale tak zrobić takie pas mnie tak poklepać po czerepie i krzesłem i powiedzieć, że dobra robota, albo coś takiego. Przydałoby się. To motywuje! Dobra, skończę po prostu pieprzyć głupoty. O, wait, ja cały czas to robię, więc nie. Nie skończę pieprzyć głupot, bo głupoty to lubią. Ja mam dzisiaj talent do rzucania słabych żartów. One są po prostu tak beznadziejne. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jakiś mam taki dziwny humor. Placześ. A to jest ten mój psycholog, kurna, jego mać. Zafajdany. W ząbek krzesany. To będzie boss? Oś tatecny? Płaczę, że w dymi łzami. Am I not the most wretched and selfish of fortune's fools? Oblivious, I live in a training ground for prostitutes. My mentor is an abuser and purveyor. I've been complicit with my sister's murderer and the killer of my family as he corrupted my mind. I sought relief from my pain and you turned me away from the truth. You are almost there, almost free from what you fear. You could have been cured. You could have forgotten. Abandon the memory of my family. They are dead, and you should be too. You misbegotten abomination. Murderer, you blood-sucking parasite. The damage you've done to children. The abuse. I provide a service. In the great and awful metropolis, appetites of all sorts must be gratified. My family. My mind. The infernal train! The train is your invention, your defense. I merely set its schedule and itinerary. The train is coming with its shiny cars, with comfy seats and wheels of stars. So hush, my little ones, have no fear. The man in the moon is the engineer. I'll stop that train, if it's the last thing I do. As you wish, it will be. Your lust, and where your body is, your mind will follow. Perhaps it's already there. Co się dzieje? Aha, wróciliśmy do rzeczywistości. Super. O kurde, to nie jest taka do końca rzeczywistość, jakiej oczekiwałem. Ugh, dobra. Tu raczej nie ma chyba nic do zebrania, nie? No nie, mamy tylko niewidzialne ściany, jakieś dziwne wiksy. Spoko, stałem się w krainie czarów lalką. Mhm, to bardzo pocieszające. Mogę przez was przechodzić, ale opcja. Ty, no się tak zastanawiam. Znowu się zaczęło robić ciekawie. Jeśli granie spieprzy tego klimatu, to być może nawet koniec jej dobrze wyjdzie. Ale granie może tego spieprzyć. A to jest bardzo możliwe, że niestety to zrobi, bo ma do tego talent, zauważyłem. Znaczy talent, póki coś to się raz, nie, dwa razy już, dwa razy to się zdarzyło, więc do trzech razy sztuka. Jeśli jeszcze raz tak raz pieprzy klimat, to już jej nie wybaczę. Już nie będę twierdził, że już coś się stanie lepszego, bo to jest tylko taka będzie ułuda, ale jeśli mówię teraz to wyjdzie,
No to zmienię patrzenie na całą grę. Powiem wam szczerze. You oozing sore of depravity! Children wearing their names around their necks as if they're breeding livestock. A declaration of their pedigree. You could use one. They're proud to display their provenance. You brute! They can't remember who they are or where they're from. How many minds have you twisted into forgetfulness? Not enough. Yours would have been a triumph. Still, you're an insane wreck. My work is done. Okej, to co, teraz wracamy? Aha, on mnie zaklął w lalkę, czy jak? Ciężko mi jest się odnaleźć w tej fabule póki co, ale spoko, być może to by mi ktoś jakoś objaśni. Piekielny pociąg. A coś ty taka zadowolona, kurde, roześmiana, o co tobie chodzi? Szósty rozdział, patrzcie, Szósty rozdział mamy. Ponoć ten ostatni, najkrótszy z tego, co żeście mówili. Piekielny pociąg. A to co, mamy teraz tutaj wejść, da? Ile tu będzie Tu jest zero wszystkiego! Nie muszę niczego szukać, ty! Hatter, I must stop this infernal train and the evil force that drives it! Everything's a nail, is it, Miss Hammerhead? First it was your search, freighted with fear and fragmented memories. Now it's the train! Never time for tea! While your brain's on holiday, we're ruined! Now we're all mad here, and that's a good excuse for going to hell in a teapot, but not for forgetting what your sense is. Oh, forgetting is just forgetting, except when it's not. Then they call it something else. I'd like to forget what you did. I've tried, but I can't. You've used me and abused me, but you will not destroy me. No, the damage is done. The old Alice and her Wonderland retreat are demolished. You can't even recognize what's happened, and you're powerless to change it or move against me. I've made certain of that. Come to receive your punishment, then. I know I'm guilty of something, but punishment never suits the victims of the crime. Abuse is a crime the strong visit on the weak. And you're right, abusers are insufficiently punished for the damage they do. Those who witness abuse without seeking retribution for the harm pay a penalty. Your own pain mitigates your failure to act earlier, but you may not yet have paid enough for witnessing the pain of others. What the fuck is going on? Naprawdę. Jestem zagubiony niczym dziecko w Boże, naprawdę. Nie, niczym bajtel w Boże. O, to będzie lepiej brzmiało w takim. Chryste panie, co się dzieje? Nie mam pojęcia, jestem po prostu, mam taki mindfuck w tym momencie, że nie wiem. Po polsku, może ktoś nie rozumie, co to znaczy mindfuck. Nie będę przeklinał. Mózgotrzep. Także nie wiem, co się dzieje, to tak, taki jest określenie. Walka! No, walka is here! You corrupted my memories, but you failed to make me forget. I could have made you into a tasty bit. Clients out the door waiting for a piece from a raving, delusional beauty with no memory of the past or no sense of the future. But you wouldn't forget. You insisted on holding on to your fantasies. You're mad! Like your sister. Don't speak of her! You didn't know her. Your sister was a tease, pretended to despise me. She got what she wanted in the end. My Lizzie, what is this train's destination? Madness and destruction. You shouldn't ask questions you know the answer to. It's not polite. And that noise wasn't Lizzie talking in her sleep. And there are no centers in Oxford. Make your survival mean something, or we are all doomed!
Zadziwiający jest styl rozgrywki obecnie. Nie robię nic, a gra cały czas tak. Przewija scenkę i się ładuje, przewija scenkę i się ładuje. Może to wygląda w ten sposób, że ja cały czas narzekam, ale nie zauważyliście, że tak jest? Faktycznie tak jest. Jest scenka ładowanie, scenka ładowanie. I pójście do przodu. Gra teraz diametralnie się zmieniła. Znowu. Nie wiem, czy się do końca w tym wszystkim odnajduje. Fajnie, że te włosy jej powiewają na wietrze. No wiem, że dopiero zauważyłem to pod koniec gry, ale... Lepiej późno niż wcale, prawda? Nie no, to typowo wygląda jak ta katedra, ej. Z tego filmiku krótkiego. Dokładnie tak samo, katedra Notre Dame ona była? Nie jestem pewien, czy to ta tak podobnie wyglądała do niej. Mogę tylko w ciemno strzelać. Nie no, nic tu nie ma, po jaką cholerę ja tego szukam w ogóle, czegoś. O, bez przerywnika, to się zmieniło akurat. A bez żadnego tego, bez żadnej walki faktycznie tutaj będzie? A, myślałem, że nie mogę już walczyć, ale mogę. Co ja mam zrobić, ty? No. Czekaj, ja przez... Chyba coś zdziałałem tym swoim uderzaniem. Bo bania mu odpadła. To chyba dobrze. Chyba część, a jeszcze drugi jest. Ty, Fonfel. Se nie pozwalaj. Dobra, podejdź. Masz teraz ja ci nakopię do dupy. Nie wiem, czy te ataki nawet coś robią, to jest smutne. Cię zaraz dam, jak muchę traktujesz, ty ciurko. Stąd? Poszli. Gdzie mnie to? Ja ci dam. Masz. Co będziesz ty, Jedi, jeszcze energii używał? Żeś dwa palce złożył? Ty kurde cieciu. A, ci dam. Co? No. Weź spierdzielaj, bo jak cię szczele to inorosty. I to mnie zabolało. Co pokazujesz? To ja ci zaraz pokażę. Przez filary przechodził. O, ty ci też, że wcześniejszy ty atak to nie przechodził. Skąd ja mam wiedzieć, co przejdzie, a co nie? Dostała? Koniec? Nie, jeszcze jest... Nie, koniec. Koniec tego etapu. Dobra. Całkiem nieźle sobie radzę jeszcze. Podrapię się jeszcze chwilę. Moment. Sunie poszynek błyszczący. Dobra, to było. Mówił nam to osobiście koleś. Jeszcze te łapy ma. Teraz trzeba dwóch unikać. Mamy bardziej przerąbane. Jakbym się zmniejszył, możemy wtedy złapać? Ciekawe.
Co ty mi... Po brzuchu mnie masowałeś, Trfelu, czy jak? O co ci chodzi? Nie mam pojęcia, co tu się stało. Dobra, moment. Ha, gówno żeś złapał. To po to jest to życie. Dobra, no. Odejdź. Ciekawe, jak to jest, że. Bo, nie wiedziałem, że ty jeszcze bijesz. Fonfel. W tym języku mu trzeba dać. Dobra. Chyba jest mój jęzor poskładany też. A to koniec już? Tyle! No dobra, jestem zawiedziony. Dwie ręce i język i to tyle? Cała walka z bossem? Chciałem czegoś więcej, ale trudno. I'll see you charged. In prison, some half-wit bruiser will make you his sweetheart, and then you'll hang. Indeed. A hysterical woman, former lunatic, roaring outrageous accusations against a respectable social architect and scientist. My God, Alice, who would believe you? I scarcely believe it myself. You monstrous creature. Such evil will be punished. By whom? By what? Psychotic, silly bitch. Your madness will be punished. Now leave. I'm expecting your replacement. Nie ma tak jak perfekcyjne wyczucie czasu, panie maszynisto. Dobrze jest! Super po prostu, yeah, dobrze. Okej, z racji tego, że jest i tak już długi odcinek, myślałem, że... że coś się zakończy, ale widzę, że jeszcze jest dalej gra, więc w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Wiemy, że jest dosyć długi, ale cóż. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie!